Drewienko. Drewienko, zbierzmy sobie. Pewnie straty będą. O, jednak nie, to jest dziwne. Tu też jest dziwne, że nie ma strat. Ale jest Feniks. I na niskim. Ale zrobimy sobie walkę, ale w następnej turze. Jeszcze zobaczymy, co tu jest, zbierzemy to. I zaczynamy już to, co trzeba, czyli naciskanie na przeciwnika. Oczywiście te trzy twierdze, które ma. Dobra, nie będę handlował, bo surowców mam. I to sporo. O! A rozegramy dla nudów. Miałem sprawdzić, ile mi to już nagrywa. Ale zaraz. Może po tym pojedynku sprawdzę. Zaraz. Nie sięgacie. Podejrzewam, że masowa agonia na was zadziała. Ale może lepiej żywiołaka wezmę. I dam mu leczenie. Wtedy będzie wypasiony. Te Feniksy są potężne. Jeszcze traci on na takich ruchach. Jeszcze lecą. Ignorują mojego żywiołaka. Wow. Bardzo mi się to nie podoba. Tu mógłbym ciachnąć, ale zaraz, poczekajmy. Oj, po żywiołaku. No, nie robi się fajnie. Wręcz przeciwnie. Robi się niebezpiecznie. Dobra, można tak ciachnąć, musimy coś zrobić. Później najpierw podlecie, jak tak będę oszczędzał na jednostkach, to się przeliczę. O. Nie, pułapka czasu nie odpowiada mi w tym momencie. Masowe osłabienie, to może być dobre. W ten sposób przeciwnik mi niewiele zrobi. Na przykład takiemu wampirowi. Teraz można ciachać. Jeszcze sprawdzę, ile ich tu podlecić mogę. Zero! Co jest grane? Coś dziwne. Dobra, trzeba tego, bo on tu się zbliża do mojego strzelca. Co się już robi? O, jeszcze do szkieleta mi się ten zbliża. Ale ona raczej nie sięgnie. No, teraz mi się pojawiło coś. Nie wiem, czemu nie chciał wcześniej. Albo źle celowałem, być może. No teraz już masowy nic się nie opłaci. Dobra. Może mieczyk pomoże w czymś. Może Feniksy, o właśnie. Feniksy sobie trochę załatwię. Tak może być. Sorry, ktoś mi wlazł. O, i teraz będzie znowu przycinać. Nie robiłem żadnych ruchów, tylko komputerem. Rzecz jasna, oczywiście. To moja wina, że ktoś mi tu parował. Oj, ale co mi tak zdzierało? Nie zauważyłem nawet. Ten nie sięgnie. Dobra, trzeba w tego. Teraz tak. Kobity pająki, regeneracja. Ci. Oczywiście leczenie.
I wampiry. Blokada. Nie może tutaj przejść, bo będzie wtedy niefajnie. Dobra, podarujemy sobie to. Nie wiem, co on próbuje. Ale wampir się na tym leczy. I przy okazji walnę kolejne zaklęcie. Tylko teraz tak, kto tu jest ranny? Ten jest mocno ranny. Wampir w miarę. Ten bez strat. No i ona, wiadomo. No, ona już jest podleczona, więc... O, regeneracja, to nieładnie. No to dam wyssanie życia ze strony gula. I teraz gul powinien capnąć. Jeszcze wampirem zrobię bez kontryatak. No. Coś się podleczył. Niewiele, ale coś. No. No i proszę, dałem leczenie, a ghoul się nie leczy. No to jest trochę dziwne. Dobra, może być. O wiele lepszy sukces, no bo wcześniej 7 kobiet pająków zginęło, to już jest trochę przekichane. Oj, nie. Przebudowa. Jeszcze trzeba sprawdzić, czy wszędzie przebudowy są. Tutaj jest jeden, no wiadomo, to nie trzeba. Okej, dobra, muszę się streszczać. Niestety dysk był zapełniony, więc teraz będę się streszczał. Tutaj byłem tam, ale tam nic nie ma. To znaczy, niby coś jest, takie pierdoły, jak tam wejdę. Ale tam nie ma takich rzeczy, gdzie jakbym coś... Coś by się dało do zdobycia, to tam nie ma czegoś takiego. Chodzi mi o budynki. I nie ma też odłamków księżyca, żebym mógł zrobić... Dobra, oddajmy tury szybko. Szybko! No klikam! Jeszcze raz. Dobra. Robimy szybko, szybko. Chociaż... No niestety moje problemy z dyskiem, a dokładniej miejscem na dysku, są jak zawsze. Jak zawsze trafne. Dobra. Czy coś tu jeszcze można wziąć? Dobra, jeszcze weźmiemy... duchy wynochami z tymi skróciskami. Bluźniercy jedni. Dobra. Może być. Lecimy tu. Oczywiście atak. Bez strat. No i teraz zostaje to. Dlaczego chciałem to powtórzyć, bo ja już trochę tam dalej zaszłem. Ale nie zauważyłem, że mi nie nagrywa. Przez to, że... Teraz tutaj... Tyle, co to zaatakuje. Właśnie zależało mi, żeby to pokazać, bo była rozmowa. Ejku, plącze mi się język. Chciałem pokazać rozmowę i przez to... O, teraz jakaś strata znowu. Mogę uwolnić dusze uwięzione w auli bohaterów, ale wymaga to długiego i złożonego obrzędu. Muszę pojedynczo uwalniać dusze, przywołując je i ich czyny. Michał stanie na głowie, żeby mnie powstrzymać, ale nie wolno mi przeszkodzić. Kiedy wrota auli wspomnień w końcu ustępują, Katarzyna wchodzi do wewnętrznego sanktuarium śpiesznie i z wielką determinacją smoczy rycerz kreśli tajemnicze rysunki czarnym płynem na marmurowej posadzce. Następnie klęka pośród narysowanych symboli w gorliwej modlitwie. Pierwsze słowa drżą w jej ustach magią, której nie używano od stuleci. Przepraszam. Aszu, oto śmierci pieśń. Przyjmij na swe łono dusze tych aniołów. Uwolnij je od koszmarów i daj im odrodzić się na nowo. Auroro, matko Michała, matko Uriela, byłaś niestrudzoną uzdrowicielką. Czas, żebyś przeszła dalej. Gamadrielu, synu Siriela, waleczny. No i dobra, tutaj nie ma tego odłamku i nie wiem, gdzie mogą być jeszcze części
żeby zdobyć łzy aszy. No dobra, tu idzie na mnie anioł, który jest na niskim. A, możemy go ominąć. Ha, 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 ha. Jaki ja będę wredny, zaszczędzę sobie wojska. Prawie żaden. I proszę, zamek podbiję i będę się bronił w zamku. Czyżby tam jeszcze coś po bokach dało się robić? Oby nie! Dobra, minimalne straty. Wchodzimy. Szybko. Szybko, szybko. Szybko powiedziałem, dobra. No i na co mi poszła ta wymiana? Skoro znowu muszę wymieniać złośliwość gry. Nie, no bez przesady. Tyle to nie chcę. Dobra. Pyk, przebudowa. No. O, come on! Bez przesady. Dobra, przyspieszyłem to. Widzę tam jeszcze jakieś przejścia. Nie, to mi się tylko zdawało, ale tu jest jakieś przejście chyba dalej. Chociaż to też wygląda tak, jakby dało się coś tu robić. Dobra, rozgaduję się, a tu trzeba oddawać tury. No i co? Podbij i utrzymaj przez 7 dni forty broń. Aha! Ach, nie możesz dopuścić do pokonania twojego głównego bohatera. Aha. To już zrobiłem. A, łzy aszy. Dobra. Wow! LOL? LOL? Co to ma znaczyć? No to teraz musimy go załatwić. To było wredne. Zamknęliście mnie. Przy okazji zamek nie próżnuje. Dobra. Zaatakujemy tu szybko. Pyk, pyk. Dobra, to już jest tylko kwestia czasu. Nawet choćby były jakieś tam straty, nie będę po prostu... Nawet nie ma. Nie będę tego... robił. Dobra, i chodź tu, aniołku. A ty wredny aniołku, ja cię tu chciałem wycwanić, a ty się sam wycwaniłeś. Przede mną. Przed mym obliczem. Trochę potrwa, ale wiadomo jaki jest koniec. No i dobra, teraz chyba oddajemy tury, nie? No. No, come on, szybciej. No i powinno być chyba, nie? No! Klikam przecież, nie można szybciej po prostu tego... Oho. Krnomrne dziecko, prosiłem i groziłem, żebyś nie brnęła w to szaleństwo. Teraz możesz już tylko umrzeć. Niech się stanie. Smoczy rycerz Katarzyna z rodu Gryfów spogląda z nad przepaści na Archanioła Michała, który zwisł w powietrzu pośród chmur. Powietrze jest ciężkie, mimo jaskrawo świecącego słońca. Zanim bohaterowie światłości i ciemności zaczną ze sobą rozmawiać, wpatrują się w siebie przez dłuższą chwilę. Skazałaś Ashan na zagładę. Pozwolisz bezimiennym utopić świat w ciemnościach. To ty zaburzyłeś równowagę. Złamałeś przymierze zmierzchu. Hodowałeś ludzi jak psy. Wykorzystałeś moje dzieci. Nasze naczynia to wyznawcy Elrata. Skłonni przyjąć nasze dusze. Patrz, co najlepszego narobiłeś. Teraz bezimienni też mają sprzymierzeńców, którym dali cząstkę swej mocy. Cały Ashan tonie w ciemności. A ty dla zemsty chcesz ze mną walczyć? Zabiłam twego brata. Dostał to, na co zasłużył. W twoim przypadku tak nie jest, ale twa dusza jest już znużona. Żyjesz już za długo. Dziecko, przegrałem tylko jedną bitwę z władcą zabójców bezimiennych. Dlaczego sądzisz, że mogłabyś mu dorównać? W tym ciele jesteś nie tylko ty, Michale. Dzielisz je z księciem rodu Gryfów.
Paweł nie pozwoli ci zabić kogoś, kogo miłuje. A ja nawet nie wiem, czy mam szansę. Mógłbym coś jeszcze wyszkolić. Wow. Coś czuję, że to będzie taki wielki archanioł. Okej, dobra, tu mnie widzę, chcą denerwować i ma cały zasięg, ci jednak nie. No to co? Najpierw... masowa agonia. Rzecz jasna. Dobra, i spieszmy zatem do Michała. Tylko on jest odporny na agonię. Wow. Aż tak harata. O, czyżbym miał jednak zabijać najpierw ich, dopiero potem jego? To jest niefajnie. Naprawdę niefajnie. Z waszej strony. Teraz będą ginąć chyba wszyscy. Dlaczego nie dostajecie po dupsku? Wywredniaki. No bez przesady. Dobra, zaraz, czekajcie chwilę, muszę zrobić tego wojska. Dobra. Trzecie podejście. Dlaczego trzecie? Bo za drugim razem nie wyszło. I już wykminiłem w ogóle, o co chodzi. Trzeba atakować pojedynczo każdego. Więc ja, że na razie nic nie robię, a wezmę gdzieś tutaj pułapkę czasu. No tak to będę go w nieskończoność atakować. I on tu mi od razu poleci na kogoś ze strzelców, jak zwykle. O, Nagula. To jest dziwne. Dobra, na razie poczekamy. Wszyscy. Bo ja mu nic nie zrobię. No ale mogę na przykład na tego, o... za jednym strzałem... zabić. No to na przykład tego. Trzeba będzie oszczędzać te wszystkie licze. O! To jest nieładne, co teraz zrobiłeś. No i nie wiem, po co oddają ruchy. Jeżeli zaraz znowu będą... właśnie, zaraz znowu będą to samo robić, czyli ruszać się. Teraz zastanawiające, gdzie jest ten ranny? Czy ja go zabiłem? Nie, tak się chyba nie pojawi. Trzeba tak klikać, tak? Dobrze mówię? Czy jednak już się wszystkie zregenerowały? Chyba tak. No niestety, bywa. Ale teraz już można łatwiej ciachnąć wszystkie. Co one teraz mogą zrobić? Nic. Zupełnie nic. I jak tu leczenie? O. Chyba nie opłacało. A, co ja wiem? Czy się tak opłacało, czy nie opłacało? Najważniejsze, o, to dopiero ciachnięcie jest. Mógłbym zabić dwóch. Nawet się przynajmniej podleczy wampir. I jeszcze raz ciachniemy, tylko może użyjemy masową regenerację. Niewiele, ale coś pomoże. I tak zrobimy. No i
coraz mniej już ich jest. O, na szkieleta się wzięło. Całe szczęście, że nie nalicza. Dobra, na razie nie ma sensu. Więc zaatakujemy. No to teraz już na pewno będzie łatwizna. Przynajmniej tak mi się wydaje. Już coraz więcej jednostek zabijamy. Dobra, może tego ciachniemy. Ojejej, jaki kontratak. Teraz to można ciachać. No, na kogo teraz? Teraz nic nie zrobiłeś, Michale. Dobra, oddajemy. Może podleczę. Wieś mi tę zdolność, Anastazji. Ile zadajesz obrażeń? Mało. Jeszcze możemy zrobić masowe osłabienie. I kolejne czereśniaki zdławić. To już w sumie wszystko na jedno ciachnięcie jest. To co tutaj już jest. Wystarczyło mieć tylko więcej tych jednostek. No, no to teraz już koniec z wami. Przy okazji możemy zrobić coś takiego. Fikumiku. I ciach. No, teraz to już jest ciachanie w niego. Masz, niegodziwcze, za to, żeś mnie tak denerwował. No i co ci to da? Nic ci to nie da. A, lepiej ucieknąć. Powiedzmy gdzieś tutaj. Pewnie sobie stanie tu. A, jednak nie. Ale widzę, że goni ją. O, szkieleciki. I co? Mieczyk? Nie. Osłabienie chyba na niego nie działa. Więc mogę sobie żywiołaka przywołać. Czemu by nie? Jeżeli jest taka możliwość. Nawet żywiołak nie zadaje zbyt obrażeń. To już tylko kwestia czasu, zanim go załatwię. Mogę od razu użyć zdolność lamasu. Ale nie użyłem, to już mój problem. Ło. Złośliwiec. Rygrynacja masowa. Ojej, jakież to nudne. Teraz to już koniec z tobą, gościu. Tyle, żeby mi nagrywanie nie przestało. Oho, teraz w dwóch strzelców próbujesz mnie tu zdzierać. Ach. Znowu nie użyłem tej zdolności, a już tak jesteś martwy, Michale. Dobra, darujmy sobie to. Co tu mogę? Tych mogę na przykład. Darujmy sobie ruch tymi, tylko po prostu... O, nie sięgnę. Możemy już zabić pewnie. A, jeszcze przeżył. Kto wykona finałowy ruch? Czyżby ghoul? Tak, to ghoul.
Jej, udało się, pokonaliśmy Michała. Bohaterowie z rodu Gryfów gromadzą się wokół ciała ich matki, księżnej Katarzyny. Jej ciało powoli znika w grobowcu, żeby spocząć u boku jej męża, Sławoja. Sweltana spogląda na dzieci ze współczuciem, a następnie zwraca swe oblicze ku niebu i w skupieniu wygłasza ostatnie pożegnanie poległej smoczego rycerza Malasy, przepraszam. Uy! Uy! Katarzyno, księżno Gryfów, żono Sławoja, smoczy rycerzu Malasy. Oto składamy twe ciało w grobowcu przodków naszych, u boku męża twego, tam gdzie twoje miejsce. Nie zebraliśmy się tutaj, żeby wychwalać twe zasługi dla rodu Gryfów, czy jako obrońcy Ashanu. Sławimy cię jako spełnioną matkę, której dzieci są twym dziełem na tym świecie. Zawsze szłaś za głosem serca. I właśnie taką cię zapamiętamy. Gotowiśmy. Wszelako przymierze zmierzchu wiąże nam ręce. Nie śmiemy sprzeciwić się woli Malassy. Mnie ono nie dotyczy. Możemy ci tylko pozazdrościć. Pozazdrościć? Slana, nasza smocza bogini, porzuciła swój lud. Przez chciwość cesarza Liama Sokoła i zdradę naszych elfich braci musieliśmy prosić was o ochronę. Wojny wszelako nie poprzemy. Nie odważymy się zaburzyć równowagi. A więc sami sobie poradzimy. Prowadź nas, Malasso, któraś nas umiłowała, gdy inne smocze bóstwa wzgardziły. Ten świat jeszcze nas popamięta. I to gorzko, jak mrelak! Okej. Koniec. Nie wiem, coś mi mignęło. Nie wiem, czy już się to jeszcze nagryło. To jest zastanawiające. Byłoby źle, bo musiałbym powtarzać pojedynek z Michałem. A to już by było lekka przesada. No i koniec epilogu pierwszego. Ale mamy jeszcze epilog drugi. Kto będzie tym szczęśliwcem, który będzie przemierzał drogę krwi, dowiecie się wkrótce. Póki co ja się na razie z wami żegnam. Do usłyszenia, na razie.